Ramiaki wykonane. Tutaj jakichś wielkich niespodzianek nie było. Oczywiście musiałem trochę spędzić czasu, żeby dokładnie ustawić ten nóż frezujący, ten profilowy. On jest kombinowany, czyli jest profil i kontrprofil na jednym nożu, więc zmieniając wysokość musiałem dobrze to zrobić, żeby później po połączeniu tych dwóch elementów ramy
idealnie to było spasowane. No i też tak jest zrobione. Zostaje wykonać płócinę. Tutaj zrobiłem sobie jakieś testy. Te drzwiczki są tak małe. Może tak powiem. Oczywiście fajnie wyglądają tego typu profile, gdzie jest jakaś gra świateł później na szafce, na tych drzwiach, ale ta szafka jest dosyć prosta i tutaj tego typu rzeczy, zabiegi byłyby już przekombinowane, więc myślę, że zostanę przy takim niewielkim profilu. Tam zbyt wiele się po prostu dziać według mnie nie może. Drzwiczki mamy grubości 20 mm. Tutaj mam profil wykonany też z grubości 20 mm. Oczywiście tutaj jest trochę to za grube. Tutaj mam wykonany test z grubości 15 mm i pewnie takie też drzwiczki o takiej grubości zaraz zrobię. Zostaje mi tylko zwymiarować, jaki format mają mieć te drzwiczki, ponieważ oczywiście one się tam chowają się na bodajże 12 mm w głąb. Tak według rysunku technicznego tych frezów wynika. To jest dokładnie ten sam wymiar co tutaj, więc wystarczy mi zmierzyć tylko ten wymiar zewnętrzny i taką formatkę muszę przygotować. Ona jest oczywiście klejona, więc myślę, że zostawię około 2 mm tutaj na szerokość. Myślę, że ta płócina jakoś tam bardzo pracować nie będzie. Tak więc zostaje zebrać na grubości płócinę, sformatować ją na odpowiedni wymiar i będzie można frezować. Jeszcze jedną rzecz muszę tutaj zrobić. Chciałbym połączyć tutaj tą ramę na jakieś porządne kołki. No więc znowu jeszcze domino pójdzie w ruch przed klejeniem samego ramiaka.
chwilę w RMF nowy wydanie. Zostańcie z nami. Szafka prawie że zmontowana. Tutaj jeszcze ściski są założone, ponieważ zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem, słuchajcie, zrobić pomiaru ściany, w pomieszczeniu, do którego trafi ta szafka. I tutaj mam zachowany kąt 90 stopni, ale teraz pytanie, czy tam w tym pomieszczeniu ta ściana taki kąt ma. Więc zdecydowałem, że samego blatu jeszcze nie będę mocował na śruby do samej skrzyni. Zawieziemy, sprawdzimy. Jeśli coś nie będzie tak, wezmę oczywiście jeszcze kątownik jakiś dokładny, żeby w razie czego przenieść ten kąt pomieszczenia na sam blat. No, będę musiał niestety wrócić do warsztatu i to skorygować. Ale to na razie pasuje, to wszystko pasuje. Powierciłem i przymocowałem już okucia do zawiasów puszkowych. Nawierciłem same zawiasy. To co? Chwila prawdy i zakładam drzwiczki. Jedne pasują. Już widzę, że już chyba za daleko jest odsunięte.
krótka, szybka regulacja. Jeszcze tutaj góra chyba. Jeszcze tutaj do przodu. Koniec! Koniec ustawiania. Mega szybko, prawda? I tutaj myślę, że jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy. Przy takim meblu jak ten, kiedy pierwszy raz zakładałem zawiasy puszkowe, powiem szczerze, miałem niezłego pietra. Wiecie, jak robicie, nie wiem, drzwiczki z jakiejś płyty, gdzie to jest jakaś tam formatka, oklejona na przykład już na obrzeżu, czy nie oklejona, pach, nawiercicie, zrobicie, założycie, coś jest nie tak, zawsze można to zrobić jeszcze raz. Przy takich drzwiczkach no nie ma możliwości poprawek. Wszystko, zrobienie tej całości zajęło parę ładnych dni, poszło na to sporo materiału, sporo, naprawdę sporo pracy. Gdybym teraz miał popełnić błąd i powtarzać cały ten proces powstawania tych drzwiczek, no to bym się naprawdę lekko załamał i w ogóle ta praca nie miałaby sensu. Nie mówiąc już o jakimkolwiek zarobku, bo cały zarobek pewnie by zjadło poprawianie tych drzwiczek. Więc czasami też słyszę jakieś głosy na domu drewno, że Jarek tam w warsztacie jakieś gadżety kupuje i tutaj jeden z gadżetów, powiedzmy gadżetów, czyli szablon do nawierceń, który jest super precyzyjny, nie ma opcji na popełnianie błędu. Jeśli mamy wymiar, ile mają zachodzić drzwiczki na ściankę boczną, ile mają zachodzić na tą płytę czy element szafki na dole i u góry, wystarczy policzyć, ustawić. Jak widzicie, wszystko pasuje wręcz perfekcyjnie. 2 mm odstępu między drzwiczkami. Tutaj dałem gdzieś koło 5 mm, troszeczkę więcej niż początkowo zamierzałem, ale jest wszystko idealnie równe i najważniejsze, wszystko pasuje bez najmniejszych poprawek i pomyłek. Więc to jest według mnie siła tych szablonów, które staram się gromadzić, takich, które ułatwiają pracę, usprawniają i mega przyspieszają. Tutaj gdybym miał użyć ołówka, miarki, żeby przenosić te wymiary z korpusu na drzwiczki, dziękuję, ale do tej metody już nie wrócę. Tak więc zostaje nawiercenie otworów na rączki i prawdopodobnie jeszcze dokleję też te takie żelowe kropelki na same drzwiczki. To jeszcze wyeliminuje to stuknięcie drewno na drewno. I to będzie wszystko. I'm
Dotarliśmy do końca. Tradycyjnie słowo, czy też cztery słowa podsumowania. Jak widzieliście, powstawanie takiej szafki nie różni się niczym innym od wszystkich innych rzeczy, które tu gdzieś powstawały, czyli trzeba obrobić drewno, trzeba je poszykować do klejenia, trzeba później odczekać znowu trochę czasu, kiedy to drewno się porządnie sklei, szlifowanie, frezowanie. Ja myślę, że w tym meblu, co też jest na pierwszym planie, głównym elementem, który zdobi cały ten mebel, są te drzwiczki. Są naprawdę... Nie jestem pewny, czy to będzie na zdjęciach widać, ale same te narożniki, gdzie tutaj w tym miejscu płóciny jest wszystko idealnie spasowane, później jest takie ostre przefrezowanie łączące te dwa elementy, dwa frezowania z tej strony. Naprawdę to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Litka, kiedy zobaczyła poolejowane już później te drzwiczki, to stwierdziła, że ona chce mieć takie w domu. No, to jest fajny, zdobiący element, który oczywiście zajął najwięcej czasu, bo trzeba było pokleić płóciny, trzeba było to dokładnie bardzo pofrezować, ale przy dokładnych narzędziach, dokładnych maszynach i ostrych frezach naprawdę efekt jest, myślę, że bardzo, bardzo ładny. Myślę, że ciocia Litki będzie zadowolona. Tradycyjnie też dodam plik SketchUpa. Też również projekt w tym wykonałem, który pomógł mi zdecydowanie przy samej realizacji. A my pakujemy ten mebelek do samochodu. Blat, tak jak mówiłem, jeszcze do zmierzenia, do sprawdzenia. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!